Hej, hej, siemaneczko, witam wszystkich gorąco w kolejnym odcinku ze Spellforce, Zakon Świtu. I słuchajcie, poza nagraniem, może tak powiem, rozbudowałem sobie bazę. Z tego względu, że stwierdziłem, jak tak przeglądałem poprzednie odcinki, to wam powiem, że bardzo dużo czasu schodziło nam na tym, żebyśmy rozbudowali bazę, żebyśmy zbudowali armię, żebyśmy się zabezpieczyli przed ewentualnymi atakami, więc zazwyczaj szło na to jakiś tak prawie jeden odcinek, więc stwierdziłem, że bazę sobie wybuduję bez was, bo to nie jest nic takiego ciekawego, ale ciekawa była jedna rzecz, słuchajcie, miałem odkrytą całą mapę, skończyliśmy gdzieś ostatnio tutaj przed tutu, nie? Rozwaliliśmy ten obóz bandytów i tutaj staliśmy. I sobie wróciłem do bazy, rozbudowałem ją i tak dalej, zobaczcie jak się zabezpieczyłem, że mogę teraz tymi moimi wojskami wyjść. I ciekawa sprawa, to o czym mówiłem, że jeżeli aktywujemy monument, to od razu z tych wszystkich obozów zaczynają wychodzić wrogowie i nas szarżować, do nas przychodzić, wiecie o co chodzi, atakować nas. Więc potwierdziło się to, co mówiłem. Jeżeli bym moją armią po prostu szedł i rozwalał te wszystkie obozy po kolei, to one by jakby się nie aktywowały do tego, żeby szarżować. No, bo one nie mieli czego szarżować. No, a jeżeli chodzi o tutaj naszą osadę, no to są standardowo jakieś takie małe kwatery, chata myśliwska, takie totalne podstawy, tartak, chata drwala, chata zbieracza, bo nie mam tutaj zbyt wielu budynków, które mógłbym wznieść, jeżeli chodzi o elfy. Dobra, jest jakaś większa akcja, znaczy jakiś większy atak idzie. Ja bym chciał najpierw zniszczyć ten tutaj obóz bandytów, który widzieliśmy po drodze. On stoi tutaj obok monumentu ludzi. Bardzo spoko by było go zniszczyć, z tego względu, że stamtąd napływają cały czas jednostki. I w takim razie znam się tylko, czy ich wziąć od tyłu, czy pójść naokoło, chociaż naokoło strasznie dużo czasu nam zajmie. Może jednak nie. Może jednak przyjdźmy sobie trochę bliżej. Tylko poczekajmy, aż nasze wieże zniszczą tych wszystkich orków, które teraz aktualnie nachodzą. I zobaczcie, cały czas jest atak z tej strony. Gobliny, bandyci, a ze wschodu orkowie. Bardzo fajnie, że oni sobie tak powolutku idą, bo jak widzicie, te wszystkie wieże są w stanie ich ładnie tutaj pozabijać. Nie wiem, czy jest sens jeszcze... O, a co tu się dzieje? Tu jakaś większa akcja widzę. No właśnie o to mi chodziło, o ten obozik tutaj, bo stąd napływają do nas cały czas wrogowie. Jeden obóz jeszcze bandytów był taki, który miał jakiegoś herszta, takiego większego. Ale mam nadzieję, że się prześlizgniemy tutaj, żebyśmy nie zostali zamknięci, wiecie, z jednej i z drugiej strony przez wrogów. Cały czas napływają praktycznie, więc to jest straszne. Okej. Dobra, może po prostu wyjdźmy stąd i tyle. Na pewno prędzej czy później będziemy musieli się z nimi zmierzyć. Problem jest tylko taki, że... No właśnie, dlaczego mój... Naprawdę? Mój bohater gdzieś tam z tyłu został? Kurde, może tych bohaterów wezmę na przód, no bo bez przesady. Oni mają, kurde, tankować, a nie... Okej. Dobra, zostawiłem trochę w bazie również, więc mam nadzieję, że nam się to jakoś uda. Musimy się schować w tym przesmyku, bo jak będą szli ze wschodu, to będzie lipa. No, ten goblin powinien sobie przejść za naszymi plecami. Okej. Dobra, tylko teraz tak, mamy tutaj jeszcze jakiegoś szermiorza, a stąd idą gobliny. O, jest jakiś również herszt. 10. poziom. O kurde. Dobra, zaatakujmy tych wszystkich tutaj, co są. Ja sobie wyleczę trochę wojsk z tego względu, że ktoś tam już został ranny. To dosyć masywny atak ze wschodu, z tego co widzę na minimapie. Ej, co jest? Dobra, uleczmy ją. Okej. Dobra. Poradzić sobie? Powinno sobie to poradzić, ale nie jestem pewien. No dobra, zobaczymy. Najpierw trzeba zlikwidować ten obóz, żeby mieć to wszystko z głowy. Żeby mieć z głowy ataki od tego obozu. Ale znowu, nie mam bohaterów z przodu, no. Dawaj do przodu, bohaterowie, no. Oni sobie tutaj powoli idą, więc myślę, że spokojnie powinno dać radę. O, a to jeszcze jakiś weteran sobie idzie. Proszę, proszę.
Proszę, proszę. Jakiś kolega tutaj troszeczkę twardszy. Okej, jak tam moje wieże się trzymają? Oni spokojnie, powoli tutaj dochodzą, więc nie ma tutaj żadnego problemu z tym, że sobie wytrzymamy. Okej. Damy radę? Nie, powinniśmy dać radę. Strasznie mało biją te łuczniczki, one powinny mieć trochę większy damage, tak mi się wydaje. Jednak co ludzie, których mam już wzmocnionych, które mam budynki, czy tam w zbrojowni, mogę ich wzmocnić, tych strzelców, to o wiele są lepsi, prawda? Dobra, zniszczą sobie tutaj te wszystkie budynki. I to będzie cacy. Ktoś mnie tu zauważył, nie wiem tylko kto. A tutaj jest jakiś weteran pięści. Zniszczy. Jak tam moje budynki? No, nawet nie drgnęły. I bardzo dobrze. Lecimy w takim razie... O! Ktoś tu się pojawił jeszcze. Dobra, ci zniszczeni, super. Lecimy w takim razie z kolejnym obozem do zniszczenia, żeby nam tutaj już nikt nie zawracał gitary. Mamy monument ludzi, który możemy aktywować, ale nie będziemy go na razie aktywować, bo po co? Mamy tyle wojsk, że i tak nam trudno jest się poruszać wśród nich. Taki mały obóz i stąd mnie atakują? Naprawdę? Aha, tu jeszcze jest jakieś takie rozstaje dróg. Więc to nie tylko może są ci bandyci. Tu jest jeszcze jakaś droga. Kurde, jaka ta mapa jest duża. Naprawdę. Będzie kolejny jakiś taki zmasowany atak. No mam nadzieję, że sobie poradzą te moje wieżyczki. No tyle ich narobiłem, że powinny. Moim zdaniem. Nie wiem, czy to jest ślepa uliczka, czy tutaj gdzieś dojdziemy. Tu gdzieś dojdziemy do jakiegoś kolejnego... A nie, tu jest jakaś taka niecka. Widzicie to? Dobra, mniejsza. Najpierw trzeba zlikwidować ten obóz, który tutaj jest. No tutaj sobie możemy pójść. Okej. Trzeba by było przyciągnąć tego... Herszta. Pyk. I Herszt biegnie. Sam Herszt. No nieźle. O kurde, jaki damage. Oh god. Rune warriors, stand by me. I shall not follow me for freedom. Destiny awaits. Dam radę? Spokojnie. I am ready. Dobra. To adventure. No i z niego coś tam wypadło. Zbroja i ametyst. Dobra. No to w takim razie lecimy. Jak tam nasze wieże? No tutaj przeszli troszeczkę dalej, ale żadna wieża nie padła. No i subcio. I gobliny wychodzą z dalsza. Czyli gobliny mają gdzieś jeszcze dalszą kryjówkę. Nie fajnie. Ej, zaraz. Dlaczego moi bohaterowie nie biją? Czyli że same kobiety walczą. Przez to, że są elfkami. Dobra, żadnego obozu mi tutaj nie wzniosą. Więc jesteśmy, powiedzmy, na pozycji takiej trochę wygranej. O, ten widzę, nawet się nie zamierza... Nie zamierza w żaden sposób nas tutaj atakować. Widzimy, że walimy mu kurde w dom. Nie. Dobra, spoko. Sobie wal. Subcie, już stąd nie będą wychodzić w takim razie. Nice. Dobra. Do przodu, bohaterowie. I teraz tak. Gobliny z tego, co widzę, wychodzą tak trochę od góry. Ale również stąd idą inni bandyci. Kurde, ze wszystkich stron... O kurde! Oh god damn it. I am ready. Close the ranks. Hold on, man. We're under attack. Hold on, man. It's an ambush. Close the ranks. Bez teraz termicznego wojownika. Możemy. Ja pinkole.
Ej, to było straszne. To było niefajne. Ale mi zeszli tutaj z góry. Oh shit. Let's go. Było ciężko. No dobra, jeszcze tego sobie tutaj uleczmy. Dobra. Ej. On widzę, że tak nie za bardzo został uleczony. Okej. Teraz został uleczony. Okej. A dlaczego tutaj orkowie są tak mocno zmobilizowani, co? Dobra, damy sobie radę. Idziemy dalej. A, zapomniałem zapisać. Słuchajcie, zapiszmy sobie grę, bo gra lubi zawsze tutaj się zminimalizować, a później mam problem, żeby ją przywrócić i muszę... Alt F4-ować. Lecimy dalej. Kolejny obóz bandytów. Oh shit! Ile tutaj jest łuczników, kuszników. Let go! No i zginął. Wow! O, tu możemy ponieść troszeczkę strat. Troszeczkę? Może trochę więcej. Okej. Zbrojnego tutaj uleczmy. Dobra, udało się. Chodźmy tutaj ze wszystkimi. Okej. Było grubo. No. Kurde. Ten mi stał za plecami. Dobra. Mamy to. Teraz tak, kto jest ranny? Ty jesteś ranny, więc proszę mnie tego uleczyć. Pięknie. Ty jesteś ranny, więc proszę mnie go uleczyć. A tutaj sobie jeszcze zabierzemy trochę goblinów. I te gobliny nie wiem skąd idą konkretnie. Z góry, z dołu. Tutaj jeszcze jest jakiś łucznik. Strzelec. Dobra, straciliśmy tylko tak naprawdę jedną osobę. Tego by trzeba było jeszcze uleczyć. Kurde, trochę many straciliśmy. Ale jest okej. O kurde. Ej, halo, ty! Kolego! No. Teraz tak, mamy jeszcze jakiś obóz bandytów na południe stąd? Chyba nie. Kto jeszcze mi widział? Tu jakiś bebop. Chodź. O kurde, z drugiej strony. A, dobra, to jest jakiś tam typek. Jak tam nasze wieże? Wieże są w porządku. Tu idzie kolejny zmasowany atak, ale na szczęście nie w nas wymierzony w tym momencie. Tu jest jeszcze jakiś obóz. To się nim zaraz zajmiemy. Na razie lecimy tędy. Tak, stąd idą jeszcze. Tu jest kolejny jakiś obóz, z którego mi nachodzą ci wszyscy bandyci. No ale już mamy powoli jakby... Co jest? Kto mnie widzi niby? Już mamy troszeczkę opustoszałe to. No oprócz tych orków, którzy idą tutaj tak naprawdę zmasowanie od góry, to myślę, że nie mamy większego zagrożenia już z południa. A tym całą tą wioską, czy tam tą twierdzą, zajmiemy się troszeczkę później. Najpierw zajmiemy się tymi tutaj. Takie te mniejsze obozy na początku bardzo w porządku jest. O! To one są zamknięte. Oni są zamknięci, czy nie? O nie, oni są nie zamknięci. Oh shit. Ej, myślicie, że jeżeli... Dobra, to będzie tryhard taki trochę. To będzie taki trochę tryhard. Bo tu jest gość na 16 poziomie doświadczenia. Czy wy w ogóle wiecie, jak bardzo on może mnie sponiewierać? To się może bardzo źle skończyć. A ci skąd tutaj idą? Z dołu, no szlak by trafił, no. Obeszli mnie tak jakby. Teraz tak, potrzebujemy łuczniczkę. Byle tylko ci, kurde, tutaj stąd nie wyleźli. Bo to będzie lipa. Potrzebuję tego dużego stąd zawołać. Okej, nie idą ci wszyscy? Nie. Okej, dobra, spoko.
szaman się tutaj będzie leczył, ale nie, nie na długo. Podejdźmy sobie jeszcze moimi. Okej. Okay. Teraz tak, znowu łuczniczką. Weźmiemy tutaj kogoś, tak pykniemy, co? Żeby tylko do nas przyszli. Oho. Dobra. No na szczęście ci idzie do tego. They're everywhere. Close the ranks. Oh, shit. We're under enemy attack. Attack. Enemy attack. Reinforce the defenses. O kurde. Close the ranks. Oh damn. I shall follow me. Jezusie. Jakie to było straszne. Oh shit. To było chore. To było naprawdę złe. Dobra, udało się. Nie wiem jakim cudem, już nawet... Ja tylko patrzyłem na pasek zdrowia, nie? Tylko patrzyłem na pasek zdrowia. Okej, czyli udało nam się go zabić. Jest spoko. Tylko teraz tak, stąd jeszcze napływają nam inni. W takim razie trzeba będzie się nimi zająć. Holy, holy. Dobra, damy sobie radę z nimi. Ile tu ich jest? Raz, dwa. A, spoko. Myślę, że będzie jako tako, okej. No dobra, teraz tak, żeby nie wiecie, nie zwrócić na siebie uwagi zbyt wielkiej, to ja sobie tutaj podejdę. Lansujesz na wyższy poziom? Za co? Nic nie zrobiłem, chyba. Dobra, zniszczymy to. Nie będę tutaj nawet próbował wchodzić. Zobaczcie w ogóle, jaka tu jest armia. Nie mam zielonego pojęcia, jak ją pokonać. Prawdopodobnie będę miał jakąś super ekstra wyrąbaną jednostkę. Co oni się tak rozeszli tutaj na boki? Halo, 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 kolego! Gdzie ty tam idziesz? No. Okej, zniszczmy to. Dobra, zniszczyliśmy ten obóz. Spoko, idziemy w takim razie na południe. Z południa też mi tutaj nachodzą cały czas inni. Jak tam sprawa tutaj wygląda? Ej, no. Okej, no poradzą już sobie z tymi, nie? Poradzą sobie, subcio. No to lecimy na południe. Tutaj niech sobie ci przejdą. No, są goblinki, gobliny i... jakieś inne brzydale. No idą stąd, no. Ja się zaraz denerwuję, to ich kurde wszystkich poskładam. Kto tam jeszcze mi wyszedł dalej? Halo, 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 gdzie mnie tutaj do łuczniczek? Ej, koleżanko. No. No już powiem wam, powoli tutaj przechodzą. Chociaż ich jakby siły są coraz mniejsze. No bo jednak ten napływ tych wszystkich wojsk jest coraz bardziej ograniczony. Bo kolejne obozy im niszczę. Ale jednak. Jednak jeszcze dają radę, skupańce. Jakim cudem? Nie wiem. Tutaj w ogóle jaka jest wioska na dole. Jak tam dojść? Nie mam zielonego pojęcia na razie. Czekajcie, bo to jest tak zabudowane. Tu jest Lenia. A nie, tutaj mamy jakoś takie mniejsze. Ale to chyba tutaj dojdziemy. Sobie dojdziemy. Prawdopodobnie z tego całego garnizonu, który musimy odbić. O, jeszcze tutaj kolega jest. Z tego garnizonu, który musimy odbić prawdopodobnie. Do czemu ten mój w ogóle nie atakuje? Dopiero jak dostanie po dupie, to wtedy coś się zorientuje, że chyba coś jest nie halo, ktoś mnie bije. No, odsunąć się, fucking. To wszystko będzie na sprzedaż i będzie spoko. Okej, lecimy dalej. Skąd oni tutaj idą? I czemu oni idą tak naokoło? Tutaj idą kolejne gobliny. Oni schodzą tutaj z dołu, czyli jednak trzeba będzie się tam pofatygować do nich. Okej, okay, czyli tu nie wejdę. Tu nie wejdę. A to mnie interesowało, żeby właśnie tam wejść. Wejdę tutaj. I okej. Okay. Aha, i tu jest to rozstaje dróg, na którym ostatnio skończyliśmy, więc powiedzmy, że trochę się zamknęliśmy w tym wszystkim. Ja pierdzi... Ojcie, panie. Nie, no damy radę. Powinniśmy dać radę. Dlaczego oni mają cały czas tak silne wojska? Mimo tego, że ja im rozwalam te obozy. Nie wiem, nie pojęcia.
Okay. Lecimy dalej. Kolejny atak idzie. Zaraz tutaj. Tutaj szaman pięści. No głównie szamani pięści tutaj są. No dobra, nawet nie dochodzą. Spoko. Jest okejka. Nasi naprzód. Let's go. To adventure. At arms, men. Dobra. Lecimy. Nasi tutaj się włączą do ataku. Tylko zastanawiam się, bo ten garnizon jest tutaj tak jakby na wzniesieniu, nie? Co możemy... Ej, kolega tutaj z buzdyganem, kurde, z tyłu jest. No. Dziękuję. Tutaj ktoś był... jest. Zabijak. Dobra, lecimy trochę dalej. Tutaj kolejni. I tutaj chyba nie powinno być większego problemu z tym na przykład, bo tutaj chyba nie ma nikogo takiego super... Kurde, te gobliny cały czas, no! Ej, kurde. Oh shit. No dobra, niech będzie. Ci szamani są bardzo, bardzo słabi. Oni faktycznie leczą. Ale no nic tam więcej. Okej. Panowie się tutaj wskrzesili. Spoko. A tutaj na północy musi być, kurde, jakieś niezłe obozowisko tych orków. Oni cały czas mają tak dużą armię... A, jeszcze tutaj kolega został. Cały czas mają tak dużą armię, że to jest masakra. A my tak, tutaj mamy coś do znalezienia. Tutaj mamy lenię ewentualnie. I gobliny nam idą stąd. Spoko. I w ogóle jedne gobliny nas przeszły tam gdzieś bokiem. Słupcio. Jeszcze to. I bandytów będziemy mieli z głowy. Kolejne gobliny tam się wykształciły. Tutaj nam idzie znowu jakiś taki większy atak, ale z nim sobie powinniśmy poradzić, tak mi się wydaje. Gobliny na razie nie raszują. O, tutaj kolega stał, ale padł. Dobra, naszych do przodu. I lecimy z goblinami. Co tam jeszcze? Ktoś wyskoczył jeszcze? Okej, no to teraz do ataku tego, do ataku tego. A ja sobie może swoją postacią pójdę zobaczyć, co tutaj jest przy okazji. Bo tu chyba już nic więcej nie ma, jeżeli chodzi o jakiekolwiek skarby. Dlaczego wy nie atakujecie? Halo. Starożytna kolczuga i kula odporności. Okay. Coś mnie tam atakuje. Ej, no ale mógłby mi ktoś tutaj nie pikać. Jednego telefonu nie wyłączyłem i teraz mnie będą tu pikać. I chyba nie ma większej skrzyni czy czegoś takiego w pobliżu, nie? Chyba nie, no to w takim razie spadamy stąd. Kolejny obóz zniszczony. Ekspy się sypią. Eks kapelusza. Te gobliny tutaj idą i idą. I dojść nie mogą. Tutaj prawdopodobnie właśnie jest wejście jakby na ten garnizon. Ja ten garnizon może bym mógł zdobyć? Tylko zastanawia mnie ten orkowy władca płomieni. Kurde, czy on czasem mnie tutaj nie zepsuł? Ale dobra. Spróbujemy. Spróbujemy to zrobić. Mimo tego, że tutaj mamy ataki od tych orków z północy, mamy jeszcze tutaj w tej niecce takiej zniszczyć obóz. O, dokładnie tutaj. No i na północy coś jest. Więc w sumie takie... W tym momencie na oko takie trzy obozy, które musimy jeszcze zniszczyć. Być może coś nam jeszcze mgła pokaże więcej, nie? Bo to musimy jednak odkryć. Jeżeli jakiś czas nie przebywamy właśnie w konkretnym miejscu, czy w pobliżu jakiegoś miejsca, to niestety ta mgła się jakby poszerza. O, dobra. Zapiszmy sobie gierę. Na 8 shield. Tutaj nam przechodzą. Tak, to nasze dziewczyny leczą się, spoko. 6 zostawiłem dziewczyn i 6 widzę, że nadal działa. Dobra, teraz tylko tak. Trzeba by było zrobić to w ten sposób, żeby wyciągnąć oczywiście pojedyncze jakieś tam jednostki. Na pewno tym władcą płomieni będziemy mieli problem.
On my way. Yes. Więc ten władca powinien już iść na jakby na pierwszą... na pierwszy rzut. Chociaż nie, jak widać, jednak się udało. No i subcio! Jeszcze ktoś tam chyba w środku został, nie? Podejdziemy sobie moją tą armię trochę bliżej. Kogo jeszcze możemy tutaj sobie wciągnąć? Ten wir walki. Weteran pięści, ale tu chyba już nie ma nikogo takiego więcej, nie? No, cofnijmy się. I teraz, o kurde, tutaj będzie w takim trochę przesmyku. Może jednak się cofnę. O, teraz. No i super. Garnizon odbity praktycznie, bo jeszcze tylko wejdziemy tutaj, pozałatwiamy parę spraw z innymi kolegami. Ten gdzie się tak w ogóle cofnął? Menhir do aktywacji. Super. Kolejny weteran pięści, którego tutaj zaraz sprzątniemy. Jeszcze jeden jest władca płomieni tam na górze. Mandyta strzelec. A tu jest jeszcze władca płomieni. Kurde, tu jest to 25 obrażeń. Jest obijany mocno. Mi się to nie podoba. Aha, bo on jest... Ogień ma na sobie, kurde, jest podpalony. Dobra, teraz. Teraz. No i subcio. Dobra, mamy tutaj wszystkich naszych. W takim razie weźmiemy tylko i wyłącznie bohaterów, żeby wejść tutaj i zabić tego orkowego władcę płomieni. Nie powinno tutaj być chyba nic więcej, nie? Do zrobienia. Ten garnizon zdobyty, więc nie wiem, czy... Może jak zabijemy ostatniego orka, to tutaj będzie wszystko w porządku już. Znaczy wyskoczy nam jakaś akcja. Ja się uleczę sam. Oho. Ale podczas cutscenek zawsze mi ktoś mnie atakuje, no. Ej. Ktoś padł chyba. Who would have thought that one day the rune would save us? Here, take this. These raw materials are all we can offer you for your support. No dobra, dzięki, ale jakie skoro dostałem? Scouts have told us of a large army in the east. You couldn't possibly beat them. There are just too many. No, widziałem. There is one possibility. In the east, near the portal, there's a grove of dryads. The spirits of the trees. Yes, they would be strong enough to drive out the orcs. But how are you going to lure them out of their grove? There is an altar in the grove. Sacrifice some lenya plants, a good 1,000 of them. That will awaken the dryads, and they will serve you. However, dryads only awaken by night. You must sacrifice the lenya in the dark. Here, rune warrior, take this map. It will help you gather enough lenya plants. And be on your guard. The dryad grove is behind enemy lines. There is, however, a secret path you can use to get there. Ooh. Make use of the power of the dryads. This is the only way you can destroy the enemy army. Okej, okay, czy ktoś nam padł? Nie. No i subcio. Tutaj, z kolei tutaj popadali jak muchy w ogóle. Ej, poczekajcie, pobiorę sobie ata zbieracza leni, dobra. Pozbierajmy sobie to wszystko. Muszę tutaj trochę podejść jakąkolwiek jednostką, żeby móc to pozbierać. Jejku, nawet zaklęcie z nich wypadło. Nieźle. Patrzcie, jak tutaj zalesiłem teren. Nic nie widać. Bo jest taki budynek, który pozwala nam jakby zasadzać drzewa. Spoko. Opcja, bo drzewa nam się w tym momencie nigdy nie skończą, nie? Chata zbieracza leni. Okej. Tylko teraz tak. Gdzie tą leni jesteśmy w stanie zdobyć?
Czekaj, a ci gdzie poszli? Co, jesteście niepoważni? Halo, koledzy. Dobra, kto tutaj chodzi? Kto mi tu chodzi? I dlaczego ci orkowie, kurde, atakują to miejsce? Możecie mi powiedzieć? Bo ja nie za bardzo kumam. No ale dobra, mniejsza z tym. Idziemy sobie tędy. Zniszczymy ten obóz, o którym wcześniej wspominałem. Tu jest Lenia. Tu jest 600 Leni. Ja nie mam ani jednej w tym momencie. Mam Arię. Lenię będzie trzeba zbierać. Dobra. Tutaj to chcę zniszczyć. Więc tutaj musimy podejść. Tylko, że orkowie mi jacyś tutaj idą. Nie wiem dlaczego. Nie mam tutaj nic, co by mogli mi zepsuć. Oprócz Menhira. Tylko i wyłącznie. A w ogóle Einar tutaj jeszcze od nas coś chce. A, to może tak przy okazji. Einar coś od nas chce. Dlaczego ci w ogóle wracają na swoje miejsce jakby? No nie wiem. Może oni po wykonaniu tego, że ja zdobyłem ten fort, czy tam tą twierdzę, to oni już nie chcą ze mną współpracować. Czy gdzie jest tu jakiś... Jest. Jest, na 10 poziomie. Gościu. Jest tutaj ich dosyć sporo. Staram się ich rozwalić. Ale nie daję sobie głowy uciąć. Zapiszę sobie na innym save'ie z tego względu, że jak aktywowałem tą twierdzę, to widzę, że tutaj ataki się trochę pozmieniały. Ale damy sobie radę, spokojnie. Powyciągamy ich po kolei. Widzicie? Teraz zaprzestano w ogóle ataków na tą moją jakby główną twierdzę. Myślałem, że w ogóle się nie zorientuję, że go atakujemy. Okej, podejdźmy sobie jeszcze trochę bliżej. Chociaż tutaj w sumie moglibyśmy takim zmasowanym atakiem może za wszystko zrobić. Tutaj gdzie byśmy doszli? Bliński rębacz. Aha, no dobra, kumam. Kumam. Podejdźmy sobie tu, resztą podejdźmy sobie tu. I teraz tak, znowu łuczniczką weźmy, zasadźmy jakiś celny strzał. Okay, został uleczony. No trudno. No trudno. Gdzie jest ten skom? Okej. Okay. Zróbmy tak. Tak go uleczmy. No halo. Czemu sam siebie nie może uleczyć? Halo, lecz siebie sam. No właśnie. I z tego już nic nie wyjdzie więcej. Ej, widzę, że ci orkowie, kurde, tutaj mocno... Aha, a czemu ci stoją w miejscu? Może mi ktoś to wyjaśnić, bo ja nie za bardzo rozumiem tego... No nic. Czemu w ogóle stoicie i nic nie robicie? Czemu? What? Aha, bo oni tutaj dopiero idą! Zobaczcie, jaka pielgrzymka. Oni się dopiero przenoszą tutaj. No ale Einar nie może zginąć, nie? No teraz dopiero zaatakowali. Ej, tutaj wam ktoś ucieka, nie wiem, czy zauważyliście. Warto by było go zabić. No, no i subcio. Cyk i runiczny wojownik Malvaren. Poziom 9. Ej, prawdopodobnie jestem w stanie używać teraz już lepszego runicznego wojownika. Jeżeli chodzi o runy. 9, 8, 7. Widzicie? Już jestem, mogę wymienić sobie swoich runicznych wojowników. Bo jestem o poziom wyżej. Właśnie, jak jestem poziom wyżej, to trzeba będzie się zastanowić, co z punktami umiejętności. Jak je rozdać. Bo tam widzę, że tą twierdzę sobie ładnie obsadzą. Nie będziemy mieli żadnego problemu z tym. No to teraz tylko i wyłącznie... Ej, właśnie, ale gdzie była ta ścieżka, o której wspominali? Wspominali o jakiejś ścieżce, nie? Teraz tak, jeszcze zbierzmy to, co z niego wypadło. I Lenię powoli trzeba będzie zbierać, nie?
Lenię będzie trzeba powoli zbierać. Pytanie, gdzie jest Lenia? Jest Lenia tutaj, jest 150 Leni tutaj. Ale Leni było też jeszcze sporo tutaj. Gdzieś, nie? Tu jest... A, tu jest 1140! A, no panie! To w takim razie 5 osób proszę tutaj. Chata zbieracza Leni. Pyk! Tylko bym bardzo prosił, żebyście nie przechodzili tak wprost przez... wroga, co? Przejdą czy nie przejdą? Zdążą? Powinni zdążyć, okej, okay, subcio. No dobra. To tutaj się takimi małymi miejscami z Lenią nie będzie mnie interesować, bo i po co? Tylko zastanawiam się, co Einar ode mnie chce jeszcze. Ale to sobie do niego podejdę, jak będę miał gdzieś w pobliżu Menhir, bo teraz nie chce mi się wracać do niego. Prawdopodobnie. A właśnie, jeszcze mam znaleźć jego żonę chyba tutaj gdzieś w tych okolicach, nie? Pamiętacie, że ktoś mówił, że porwali jego żonę? Jakoś tak. Okej, okay, został nam w takim razie północny wschód. Został nam w takim razie północny wschód. Aha, a tych cały czas gdzieś tutaj biorę do przodu, a oni chcą wrócić do domu. To adventure. No cóż, nie dam wam spokoju, koledzy. No i zobaczcie, jak ustały ataki na moją główną bazę. Ile ja mam drewna? O kurde, szkoda, że nie da rady tradeować jakoś. Ile ja mam drewna? A tutaj jeszcze koledzy się zadomowili. Halo? Co tutaj się dzieje, panowie? Dobra, to ja sobie wrócę gdzieś tutaj. Dzień dobry. Dobra, lecimy dalej. No, zastanawiam się, czy tych runicznych wojowników wymienić, ale wam powiem, że kurde, z drugiej strony... przyzwyczaiłem się do nich. Kurde, tak ich wymieniać na lepszy model jest trochę przykre, nie? Zastanawiam się, jak duży oni mają tutaj obóz. I teraz spasowali trochę, ale nie wiem, czy nie zostawili czasem... wiecie, jakoś tych swoich sił na tą warownię na dole. Ale raczej nie, bo nie widzę kolejnych ataków. No i ta chata zbieracza Leni, dopiero tam lecą dziewczyny, żeby wybudować ją. No i będzie mi 1000, tak? 1000 potrzebuje tej Leni, żeby te duchy obudzić. Ale praktycznie te duchy obudzę tylko po to, żeby zniszczyć tą armię za murem. Zobaczmy, gdzie oni mają tą... Aha, to tak wy się tutaj rozbudowaliście. Czyli macie też wieżyczki. Wieżyczki, które ja również sobie pobudowałem. No dobrze, no to z wieżami będzie może trochę większy problem. I kom na 13 poziomie. Mamy tutaj jakiegoś herszta wielkiego. Naprawdę spora osadka tutaj jest. 2, 3 fontanny, z których oni będą wychodzić. No sporo tego. Sporo tego. Okej, okay, dobra kochani, to w takim razie, jeżeli tego jest tutaj troszeczkę tak więcej, to w tym odcinku tego nie zrobimy. Trzeba będzie jeszcze poświęcić następny odcinek, mam nadzieję, że nie cały, na rozwalenie właśnie tego obozu i tych gości tutaj, o Jezu, tych tutaj, no masakra, nie wiem jak to się wydarzy w ogóle. No, ale teraz ja wam bardzo dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że odcinek się podobał, jeżeli tak, zostawcie łapę w górę i zostawcie komentarz, będę bardzo, bardzo wdzięczny, a my widzimy się następnym razem, trzymajcie się, do usłyszenia, na razie, pa, pa.